Halo, halo, hej, cześć, dobry wieczór, ja jestem Edwin, witam was w tym odcinku z gry Cyberpunk 2077, gdzie poprzednio dokończyliśmy naszą robotę z tym nawróconym mordercą, który miał zostać nowym Mesjaszem, wręcz nowym Jezusem Chrystusem w świecie Cyberpunka. I w sumie, koniec końców, mu się to udało, ukrzyżowaliśmy go, było to dosyć bolesne do oglądania i dosyć... Jeszcze nagrywam to tego samego dnia teraz, co tamte poprzedni film. Więc jeszcze nie wiem, jak ja to zrobiłem, czy ja go w końcu cenzurowałem, czy nie, ale nie ma to najmniejszego znaczenia, wydaje mi się, w chwili obecnej. Spotkaliśmy się znowu naszego sensei mnicha, który nam pomógł się pomodlić do ognia. Spotkaliśmy się z Misty, która nam powiedziała co nieco na temat tej ścieżki głupca, o tym, że głupcem jesteśmy my z Johnem, że mamy jakieś cztery ścieżki do obrania. Prawdopodobnie się to finalnie odznacza tym czterema zakończeniami całej gry. I plus spotkaliśmy się jeszcze z Nixem, który nas posłał po znalezienie jakiejś księgi zaklęć. I będę szczery, finałów zhakowałem sobie tą księgę. Okazało się, że... Po pierwsze, hakowania nie trzeba było w pełni zrobić, w sensie nie trzeba było zhakować wszystkiego, co tam było do zhakowania, żeby uzyskać do niej dostęp. Możliwe, że znalazłem jakiś zły poradnik, że jakby zhakował wszystko tak jak należy, to byłaby jakaś inna informacja. Ale szczerze powiedziawszy, nie było tam absolutnie nic ciekawego. Po zhakowaniu tego jakoś kontakt z Nixem się nie zmienił, Nix nie powiedział absolutnie nic nowego. Przelał nam tyle pieniędzy, ile trzeba było nam przelać. Mogliśmy ewentualnie, jeszcze się upomniałem o to, że tablet jest więcej warty. Dał nam 1600 zamiast 1120. Już nam powiedział, że no słuchaj, nigdy więcej tego nie rób, nie próbuj na mnie tego numeru, bo pożałujesz, etc., etc. No i w sumie tak koniec końców, między tym, co zrobiłem po odcinku, a tym, co wyszło na odcinku, to szczerze powiedziawszy nie było żadnej wielkiej różnicy, po prostu wróciłem do tego zapisu, gdzie zakończyłem już odcinek. Także wszystko jest tak samo, jak było na poprzednim odcinku, ale tak jak mówię, nie zmieniło się absolutnie nic. Co robimy dzisiaj? Dzisiaj udamy się do Panam, załatwimy sprawę z Panam, jak starczy nam czasu, to zajmiemy się Takamurą. Jak nie starczy nam czasu, to Takamurą zajmiemy się w odcinku następnym. Pchniemy troszeczkę fabułę do przodu, a później zobaczymy, co jeszcze będziemy robić. O ile Takamura nie zamknie jakichś innych zadań, jakichś innych ścieżek, to wydaje mi się, że już później szarpniemy po prostu tyle poboczniaków, ile się tylko da, zrobimy wszystko, co się tylko da, a później już będziemy pchać fabułę do samego końca. Przynajmniej taki mam plan. To ten plan się ziści, nie wiem, pożyjemy, zobaczymy. Mam nadzieję, że tak. A jak będzie, zobaczymy w przyszłości. Póki co, wy możecie sobie zerknąć do prawego górnego rogu ekranu. Tam będzie standardowo kartę, którą z poprzedniego odcinka odeślę. A ja już nie gadam o tym, co było, tylko gadam o tym, co będzie i co jest teraz. A przynajmniej za chwilę to będziemy robić, jak już dojadę na miejsce. Ale akurat pomyślałem sobie, że takie wspominanie i szybkie streszczenie poprzedniego odcinka i pogadanie sobie o tym i owym będzie idealne na szybką przejażdżkę między punktem A a punktem B. Ale teraz wydaje mi się, że możemy już ewentualnie skoczyć sobie skrótem, o ile się po drodze nie zabije albo po drodze nie wystrzelę gdzieś w kosmos, co czasami się w tym cyberpunku zdarza. No ale pożyjemy, zobaczymy. Jak mus to mus. Nie chcę się jechać naokoło, więc po prostu już uznałem, że spróbuję pojechać skrótem, ale te skróty w drodze do Aldecardos są naprawdę bolesne do jeżdżenia, więc może się skończyć naprawdę różnie. I trochę żałuję, że jestem tutaj w nocy, wolałbym chyba poranek, ale no cóż. Hej V, dzięki za wsparcie. Doceniam. Luzik, nie ma za co. Polecam się na przyszłość. No dobra. Teraz zobaczymy, co takiego nam pana ma do powiedzenia, co takiego nas oczekuje. Halo, dzień dobry, cześć. Wszystko już gotowe? Hej, V. Nie, jeszcze nie. Karol jeszcze sprawdza, czy Militech nie zostawił w systemach żadnego lodu. Ale czołkłasz, to trzeba przyznać. Nie. Chyba udało nam się ich zmylić. Chyba. Ciężarówki z korporacyjnym logo zostawiliśmy niedaleko obozu Rafenów. Sprytne. Tak dobry żart, jak zostawienie komuś pod drzwiami psiego gówna w płonącej papierowej torbie. Okej, okay. Nie wnikam. Kurwa, zrobili wszystko, żeby wyglądał jak wyjęte żywcem z wojen korporacyjnych. Miły akcent. Tu wszystko w porządku, czysto. Co z Solem? Na razie nic. Schodzimy sobie z drogi. Czyli okej, jest to jakiś plan. Rodzinnego sądu nad tobą. Jasne, że planuję. Po prostu chcę mnie dłużej podtrzymać w niepewności. Zawsze chciałem się czymś takim przejechać.
Właśnie tak naiwniacy trafiali na front. Nawet nie trzeba było ich werbować. Po prostu pokazywali ci sprzęt. Da się? No da się. Wszystko gotowe. No skoro mogę. Tylko pytanie brzmi, jak ja tam mam wskoczyć? Normalnie tutaj przez to? Okej, okay, dobra, ma to sens. Normalnie kokpit jak w Batmanie. Dzięki, że pozwoliłaś mi się dużo nacieszyć tym widokiem. Doceniam. Czy to nie tu? Dobra, odpalamy bestię. Trzymaj się. Tylko, że jesteś nie wsadziła przypadkiem, jak odpalisz tą bestię. Wolałbym żyć, mimo wszystko. No kurwa! Mam złe przeczucia. Wszystko jest zajebiście. Daj mi chwilę. Okej, okay, spoko. Wierzę, że wiesz, co robisz. Właśnie mam taką nadzieję, że wiesz, co robisz. No. Standardowo. Jak nie działa, kopnij. Zadziała. W sumie jest to ciekawe, kiedyś jak odpaliłem niedziałającą płytę, po prostu przypieprzyłem w komputer i zadziałało. Także standardowo ruski typ naprawy jednak działa. Co myślisz? Przytulnie tu. Sterujesz tym bezpośrednio z fotela. Musisz się tylko wpiąć. Żadnych pokręteł i wichajstrów? Żadnych. Impuls leci prosto do kory mózgowej. Basilisk staje się przedłużeniem twojego ciała. Mistyczna jedność. Trochę jak awatar. W sensie, no, podpinasz się do zwierząt, podpinasz się tam do czegoś tam jeszcze innego. Jeździłaś wcześniej czymś takim? Nie, a co? Nie ufasz mi? Jeszcze ciekawość. Jeszcze wysiąść? Nie. To ci ufam. Okej, dobra, fajna relacja, podoba mi się, podoba mi się. Mistyczna jedność, to po co drugi pilot? Jako wsparcie? Już ci mówię, tylko odjedźmy kawałek od obozu. Potrenujemy trochę. W ogóle jak już wspomniałem o awatarze, niedawno wyszedł zwiastun do awatara, dwójki. Jestem ciekawy, co nie sądzicie? Więc przy takim przeładowaniu bodźców dla pełnej funkcjonalności podczas kontaktu potrzeba dwóch. Bo moim zdaniem absolutnie nie porywa. Drugi obsługuje działko. W sensie spoko, wygląda ładnie, ale no, bądźmy szczerzy, 2022 rok, to, że cały świat jest zrobiony z CGI, to jakoś tak nie zaskakuje, tak jak kiedyś to było. A zwiastun absolutnie o fabule nic nie mówi, po prostu demo technologiczne i tyle. Okej, tu będzie dobrze. Ale wy możecie dać znać, co sądzicie o awatarze dwójce, jeśli oglądaliście w ogóle zwiastun i w ogóle się jak się zapatrujecie na to. Sucho, ja się na razie odłączę. To jednak nie potrzeba dwóch pilotów? Nie będziesz jednocześnie sterować i strzelać. Gotowy? No okej, lecimy. Panam, to ma tak być? Zaraz przejdzie. Synchronizacja neuralna zajmuje chwilę. O, widzisz. To było trochę dziwne, szczerze powiedziawszy. No ale okej, jak to wygląda? Co tutaj działa? Co miałaś na myśli? Zrób sobie małą rozgrzewkę. Ja nie patrzę. Naprawdę ciekawie wygląda to cholerstwo. Po prostu zrób parę kółek. No skoro mam porobić kółeczka, spoko. A mogę zrobić bączka? W sumie sprawdzę. O, miękko się prowadzi. Nie da się zrobić bączka, niestety. Przelatujesz nad wszystkim. Chyba, że źle to robię? Może w ten sposób? Nie. Niestety tym czołgiem bączka nie zrobię. A trochę szkoda, mogłoby być ciekawie. No ale cóż, jak się nie ma co się lubi, to się nie odzywa. Dobra, widzę, że się nudzisz. Teraz jedź wzdłuż linii wiatraków. I jak ci powiem, zawiniesz przed ostatnim w prawo albo w lewo. Dobra. Mam wrażenie, że to nie będzie szło tak dobrze, jak mi się wydaje, że może iść. W sensie, coś się lada chwila wykrzaczy. Dobrze. W sensie, niekoniecznie z tym czołgiem, ale mam wrażenie, że ktoś nas zaatakuje, ktoś się na nas rzuci. W prawo. Coś się tak odwali, że... Bardziej się odwalić nie da, zaraz walnę. O, jednak nie walnąłem, okej, okay, dobra. Jak to zrobiłem? Nie wiem, ale jakoś się wyrobiłem. Pewnie dlatego, że nie musiałem wykręcić tym czołgiem, tylko on po prostu pojechał w bok. Co mnie uratowało przed zderzeniem, chociaż nie wiem, czy... To teraz postrzelam. Czy jakbym walnął w cokolwiek, to cokolwiek by się stało. Mam wrażenie, że absolutnie nie, biorąc pod uwagę, że jeżdżę czołgiem, więc... Nie spodziewaj się cudów, Basilisk to przede wszystkim transportowiec. Ale i tak powinno być fajnie.
Skoro tak mówisz... Rozwal tamte wraki. Które wraki? Tamte wraki? A tamte wraki? Dobrze! Nie trafiłem! Dobra, są już definitywnie. 10/10. Okej, ćwiczenia skończone. Przyjemnie się strzela, nie powiem. Pytanie jest, czy będzie mi to jakkolwiek do tego potrzebne. O tych impulsach? To teraz uważaj. Aha. Co się dzieje? Podłączyłam się. No kurla, ryj ten hełm. Spięte razem. O, fuck. Muszą działać w pewnej harmonii. I dlatego czuję wszystko podwójnie. To jak sprzężenie zwrotne. Sensoryka się nakłada. Chcesz to wypróbować? Kusisz? Okej. Zróbmy to. Czujesz? Aha. Nie mam pojęcia, jak ludzie mogą się skupić na walce. To chyba nie zawsze jest takie intensywne. A to what? Trochę dziwnie to wygląda, szczerze powiedziawszy. Takie patrzenie z oczu do oczu. Ale w ogóle tak się zastanawiam, czy jak oni są ze sobą spięci, to czy on i ona czuje dokładnie to samo, co ona i on? Bo to może być dosyć, szczerze powiedziawszy, dziwne uczucie, biorąc pod uwagę... Wy sobie wyobraźcie, że wiecie, wy, ona... Ale wy czujecie to samo, więc to trochę to byłoby trochę dziwne, wydaje mi się. I trochę niekomfortowe. Chociaż nie wiem, zależy kto co lubi, tak szczerze powiedziawszy. Ja bym się czuł trochę dziwnie. W ogóle jak... Przepraszam bardzo, jak oni się tam w ogóle przemieszczają? W sensie... Czy to nie jest jakaś taka klatka 1x1, nawet mniej? Goddammit. Wyobraźcie sobie, że coś działacie i kurde uderzacie plecami w cholerny czołg. Znaleźliśmy was, musimy sprawdzić co z obozem. Welp. Cała banda nie odpuszczą. Przegrupować się. Tu też są. Idą na całość, Sol. To załatw ich, a potem rusz tu dupę i przydaj się nam. No już jedziemy. No już, próbuję, tylko trochę nie idzie mi celowanie. Zestrzeliłem cholerstwo, dobra. Ale autentycznie sceny tego typu w takim miejscu się nie bardzo spodziewałem. Nie mam pojęcia, którzy są moi, którzy nie są moi, po prostu walę przed siebie. Walę absolutnie we wszystko. Może podjadę trochę bliżej, wydaje mi się, że trochę lepiej będzie mi strzelać przeciwnika, który jest zaraz obok. No już, autować się. Do widzenia. Pa, pa. Serio, ten czołg jest dwa razy większy od nich. Co, oni myślą, że zestrzelą ten czołg pistoletem, karabinem? Musieliby mieć, nie, chyba po prostu wyrzutni rakiet, żeby coś tu ogarnąć. Nawet nie wiem w sumie, czy wyrzutnia rakiet by cokolwiek dała. Okej, to mamy jakiegoś jeszcze kolesio. Tak, w porządku. Rozjebaliście informację. A teraz musimy porozmawiać. Aha, będzie rozmowa. Może być grubo. W ogóle się zdążyliście ubrać, przepraszam bardzo, że tak już wychodzimy stąd? Nie wiem kiedy, ale wygląda na to, że zdążyliście się przebrać. Chyba. Chyba, że zaraz wyjdą nago z tego. No to byłoby dosyć ciekawy widok dla wszystkich dookoła. Ile trupów tu leży, goddammit. Dobra, chłopaki, wy poczekajcie z rozmową z panem, ja tutaj tylko pochodzę i sobie pozbieram rzeczy. Bo może być to dla mnie jakkolwiek przydatne, a takie pobojowisko bardzo chętnie idzie się... Dobra, wiecie co, ja jednak tam wrócę, bo chyba jestem ciekawy, czy tam rozmawiają. No, cześć, jak leci? Daj spokój, Sol. Jeśli mam odejść z rodziny, to powiedz to wprost. Przynajmniej nie będę musiała znosić twojej kolejnej przemowy. No, jeszcze paru będziesz musiała wysłuchać. Bo od dzisiaj będziesz przewodzić tej rodzinie. Razem ze mną. Że co? Chciałem to zrobić uroczyście, ale niech będzie po twojemu. Pomyliłem się. Ty miałaś rację, a ja nie. I niech mi się to więcej nie powtórzy. Ale ja... Tyle rzeczy spieprzyłam. Mówiłaś... Ale zmieniłem zdanie. Narażałaś się dla rodziny, a nawet nie wiedziałaś, czy następnego dnia nie będziesz musiała odejść. Okej.
Okej, no to wiele rzeczy będzie musiało się zmienić. Tak, na początek musimy się stąd wynieść i to szybko. Nie będziemy czekać, aż Militech do nas trafi. Jasne. Przygotuję trasę. No, no, gratuluję awansu, moja droga. Gratulacje. Koszmarny wybór. Ja byłem przeciwko. Dzięki. Chyba muszę trochę ochłonąć. Idziesz ze mną? Idę. Właściwie idę tuż za tobą. Jest to dużo lepsza perspektywa, aniżeli patrzeć na to wszystko dookoła, bo trochę tutaj macie syfu. A dobrze to, co widzę przed sobą, mi się bardziej podoba. Chociaż mimo wszystko wolałbym troszeczkę żwawsze tempo, że tak powiem. Interesujący dzień. Oj tak, zdecydowanie. Czuję się, jakbym uniknęła czołowego zdarzenia z lokomotywą. A ja czuję, jakbym się właśnie zderzył z lokomotywą, bo aż mi z wrogów wariuje. Nie wiem, czy dałabym radę bez ciebie. Daj spokój. Nie, poważnie. Wszyscy mamy u ciebie dług i możesz liczyć na Aldecardus. Zawsze. Dobrze wiedzieć. Właściwie po co? Gdzie my idziemy, tak właściwie? Pusto za barem. To mi się podoba. Piwo? Lemoniada? Niech będzie piwo. Piwo. Jakim akcentem to wypowiedział? Piwo. Podziękował. Za szczęśliwe zakończenie. Będzie mi brakowało tych naszych eskapad. Mnie też. Ale z drugiej strony, kto powiedział, że to już koniec? Wi, rozejrzyj się. Popatrz na nich. No, nie widzę tu absolutnie aktualnie nikogo. Twoja rodzina. Panom, co ty? Zostań w obozie. Dołącz do nas. Chciałbym panom. Naprawdę. Aha, nadciąga pierdolone ale. Ale nie mógłbym teraz. Muszę dokończyć swoje sprawy. Dobra, Vi, w sumie nie powinnam zrzucać na ciebie teraz takiej bomby. Po prostu myślałam... Zapomnij o tym. Trochę mi wariuje. Pomyślę o tym wszystkim. Obie. Oho. No i zwiksowałem. Mogłem się w sumie spodziewać po tych gliczach w tym czołgu, że coś jednak pierdzielnie na amen w naszej głowie. Ale może hej, teraz możemy powiedzieć... Dobra, widzisz, trochę mi tutaj odwala, więc dlatego teraz nie mogę. Panom, ja... Vi, spokojnie, wszystko jest dobrze. Jak się czujesz? Trochę mi gliczuje przed oczami. Coś się stało. Pamiętam, że rozmawialiśmy i nagle... Straciłeś przytomność. Nie było z tobą kontaktu. Zabraliśmy cię stamtąd. Dokąd? Przenieśliśmy obóz do nowego miejsca. Tu jesteśmy na razie bezpieczni. Niczym się nie martw. O, Vi. Cześć, stary. Też tobą kopnęło, czy tylko mną? Vi, musisz mi powiedzieć, co się dzieje. Ta krew. Odpłynąłeś na wiele godzin. Co ci jest? Panam, ja... Jest coraz gorzej. Z każdym dniem to się pogłębia. Vi, spokojnie, po kolei. Co się z tobą dzieje? O, to długa historia. Lepiej usiądź. Kojarzysz John'ego Silverhanda? No, puszczają te starocie w radio czasem, a co? O, właśnie w tym rzecz. John'y żyje. Siedzi w mojej głowie. Czekaj. Czy co? To jakaś metafora, której nie łapię? Nie do końca. To długa historia. Wziąłem zlecenie. Zjebało się. Mam teraz w głowie konstrukt osobowości Silverhanda. Pierdolisz.
On też nie jest tym faktem zachwycony. W każdym razie okazało się, że nie jesteśmy kompatybilni. Jest coraz gorzej. Ty naprawdę nie żartujesz? No tak nie do końca. Próbuję z tym żyć. A raczej przeżyć. No na zdrowie ci to ewidentnie nie wychodzi. No też to poczułem, muszę przyznać. Muszę się zbierać. Już mi lepiej, naprawdę. Poczekaj, pójdę z tobą. Tak myślałem, że cię słyszę. Hej, Mitch. Cześć wam. Nareszcie. Martwiliśmy się o ciebie. Zaopiekowałem się twoim wozem. Tam stoi. Wozem? Masz na myśli motorem? Zostajesz z nami, nie? Wszystko w porządku? Jest już o wiele lepiej. O, dzięki za pomoc. Cieszę się. Widzę, że się już tu urządziliście. Mamy w tym pewne doświadczenie. To dobre miejsce. Mamy tu większą kontrolę nad okolicą. Ludzie się szybko przyzwyczają. Ale mów co z tobą. Wystraszyłeś nas. Dzięki. Jeszcze chwilkę zostanę. Czuj się jak w domu. Pamiętaj, nasza oferta jest aktualna. Siebie. Jeśli będziesz w potrzebie, Alde Caldos ci pomogą. Przynajmniej co do tego jesteśmy w 100% zgodni. Jakby co, wiesz, gdzie nas znaleźć. Przepraszam, dzień dobry, dziękuję. No więc jak widzisz, troszeczkę to dołączenie do waszego zespołu troszeczkę jest niewykonalne w chwili obecnej. Ale nie brałem pod uwagę, że kopnie nas aż tak bardzo. Ciekawe, czy teraz zamykając każdą fabułę poboczną, będziemy za każdym razem będzie nas tak ścinało. Militech nie zapuszcza się na te tereny. No i mamy lepsze punkty obserwacyjne. Witaj wśród żywych. Cześć. Wreszcie książę się obudził. Hej. Jak nas tutaj wszyscy polubili raptem. Jezus Maria, jak tutaj przyjemnie się zrobiło. Aż chce się wracać. A czyżby Junior na nas czekał? Ale wiesz, to wszystko tutaj to tylko tymczasowe rozwiązanie. Niedługo będziemy musieli zdecydować, co dalej. Ano się przyda. Czołg cały czas widzę stoi. Faktycznie Juniora przygotowali, jak miło. Strzelmy sobie szybki skanik. Do naszej rozmowy. Mhm. Nawet nie udaję, że to ogarniam. To chyba nawet do mnie nie dotarło jeszcze. Ale serio, jak mogę ci pomóc? Szczerze? Nie wiem. No ale musi być ktoś, coś, kto będzie w stanie... Jeżdżę, ogarniam. To on stworzył technologię konstruktu osobowości. Dlatego chciałeś go dorwać. Ale to był ślepy zaułek. I teraz muszę wykombinować, co dalej. Znajdziesz sposób. A jak już znajdziesz, to daj mi znać. Pomogę ci. Ta rodzina ci pomoże. Sol nie żartował. Słyszysz? Dzięki za wszystko. Dzięki, że jesteś. How cute. How romantic. Ja cię spierdaczysz. Uważaj na siebie. I daj znać, jak tylko... Po prostu bądź w kontakcie. Jasna sprawa. Co tam, Junior? Jak leci? Masz mi coś do powiedzenia ciekawego? Co porabiałeś, jak jeździłem na motorze? Za wysoko, za wysoko. Stłuczkę. Okej, to mnie trochę zaskoczyłeś. Dobra, w takim razie nie przeszkadzam. To ja może jednak zawezwę swój motocykl, tylko troszeczkę się oddalę. Także poproszę wezwać motocykl, dziękuję. Gdzie on podjechał? Tam podjechał. Dobra, to mamy co? 25 minut nagrania, no to w takim razie jedźmy do tego Japan Town, załatwimy sprawę z Tekamurą. A dalej będziemy się zastanawiać, co będziemy ogarniać. Później wydaje mi się, że spotkamy Rivera, a później pojedziemy do Judy. I będziemy powoli zamykać rzeczy otwarte, wydaje mi się, żeby pokończyć, co możemy pokończyć, ogarnąć, co możemy ogarnąć. No i wydaje mi się, że jak już pokończymy wszystkie rzeczy poboczne, no to będzie trzeba się... Aj! Trzeba będzie się porządnie szarpnąć tymi misjami... Misjami głównymi. Okej, troszeczkę mną wyrzuciło, nie tak jak planowałem, żeby mnie wyrzuciło.
czy mamy tu ewentualnie jakiś teleport w obozie nomadów? Mam jakiś teleport, dobra. W takim razie sobie skorzystam. Skoro mamy już SSD-ka, który nie będzie ładował tej gry 15 minut, to myślę, że mogę sobie pozwolić na właśnie szarpnięcie się na teleport. Na szybką podróż i wydaje mi się, że to będzie dużo, dużo lepsze rozwiązanie, aniżeli jechać tam na motorze. Raz, że szybciej, raz, że wydaje mi się im wygodniej. Jak Jake? Trzyma się. Także miejsce docelowe, zobaczmy, gdzie by było najlepiej podjechać. Tutaj mamy zadanie dla Takamury. Akurat mamy szybką podróż zaraz obok tak naprawdę, więc perfekcyjnie nawet, że tak powiem. Także niech to się na szybko załaduje i możemy zobaczyć, co tam Takamura dla nas już przygotował, jaki mamy plan działania. Prócz tego, żeby tam zhakować rzeczy, włamać się i zrobić ogólny rozpierdol, który prawdopodobnie nas może zabić. No ale cóż. Takie IMO już życie prowadzimy w tym cyberpunku i nie da się zaprzeczyć. I nic z tego nie zmieni. Chcę to zobaczyć. No cześć Takamura, jak leci? Wszystko ogarnięte, jak na razie możemy działać. Takamura, jeśli chcesz skoczyć, pamiętaj, że zawsze jest jakieś wyjście. To nie jest śmieszne. No trochę zabawne, no nie przesadzaj. Parada wkrótce się zacznie. Naniosłem małe poprawki nadane od Wakako. Oho. Najlepiej sam zobacz, na czym stoimy. No dobra, dawaj. Show me what you got. Po pierwsze, ten malware działa. I to lepiej niż się spodziewałem. Mamy oczy i uszy w pomieszczeniu ochrony. Zerknąłem na monitoring. Zlokalizowałem gniazda snajperów. Strzelców jest trzech. Musisz unieszkodliwić każdego z nich, zanim oni unieszkodliwią mnie. Okej. Okay. Można się do nich dostać na kilka sposobów. Pierwszy jest blisko, nie stanowi problemu. Gorzej z drugim, będziesz musiał się trochę powspinać. Zostaje trzeci, przyczaił się na pomoście technicznym nad ulicą. My jesteśmy tutaj, a platforma Hanako-samy zatrzyma się tu, blisko wyjścia ewakuacyjnego, z którego skorzystamy po wszystkim. Z tych punktów będziesz mieć świetny widok na paradę. Ale uważaj, snajperzy będą mieć jeszcze lepszy. Zwrócisz czymś ich uwagę, banki po złodzieju. Brzmi niebezpiecznie? Ja muszę wskoczyć na platformę, dostać się do środka przez okno i stanąć twarzą w twarz z Hanako-samą. Tego ostatniego boję się chyba najbardziej. Wszystko jasne? Jesteś gotowy? No powiedzmy, chyba wydaje mi się, że za bardzo innego wyjścia nie mamy. Ten plan jest kompletnie popieprzony, ale ciągle tu jestem. Wiem, dziękuję ci za to. Drobiazg. Podziękujesz, jak nam się uda. Idź na pozycję. Dobrze. Czekaj na kontakt. Uważaj na siebie. No to co? Szybki przeskok, szybki teleport, szybki glitch. I lecimy z tym koksem. Trzeba będzie jakoś ogarnąć tych snajperów. Okej. Okay. Hologramy płatków wiśni. Da się? Da się. Jestem na pozycji. Iść się japońsko. Pamiętaj, żeby uważać, bo ściągniesz na siebie drony Arasaki. Widziałem też netronerkę w korporacyjnym uniformie. Gdzieś się zaszyła. Przyjąłem. Jestem gotowy. No to zaczynajmy. Musisz zdążyć, zanim pojawi się platforma Hanako-sama. No ha, czyżby działanie z czasem? No, czy ja mogę? Dziękuję. Dobra, sorry, przepraszam. No, tam mamy pierwszego snajpera. Teraz pytanie brzmi, jak się do niego w jakiś sensowny sposób dostać? Jak to zrobić w taki sposób, żeby faktycznie nie zwrócić na siebie uwagi? Czy trasa, którą dostaliśmy, to jest taka trasa typu idź tędy, a na pewno wszystko pójdzie zgodnie z planem? No chyba, że pójdziesz inaczej, to wtedy wszystko szlak trafi. No cóż, pożyjemy, zobaczymy. Póki co nikt mnie jeszcze nie odstrzelił, także nie ma co na co narzekać. Jesteś już blisko. Masz go prawie przed sobą. Obserwuję tłum i nie zwraca uwagi na tyły. Okej, zajdę go. Okej, dobra. Ile? Ja sobie może tak zejdę na kucki. Może będę bardziej bezpieczny, może mniej wykrywalny dzięki temu. Będę zostawił nagrania tam, gdzie resztę sprzętu. Dobra, na spokojnie, po cichutku. Jak on stoi? Ała!
była jakaś bomba, której nie zauważyłem. No absolutnie, będę szczery, że absolutnie by mnie to nie zdziwiło, gdyby tam była bomba, której nie zauważyłem. Ja nigdy nie zauważam takich bomb. Za każdym razem się skupiam na jakimś kolesiu, którego mam znaleźć, a tam się okazuje jakaś bomba, którą stanę i mnie wysadzi w powietrze. Dobra, mogę to przyspieszyć? Nie bardzo mi się widzi oglądanie tego po raz kolejny. No dobra, halo, no przecież... No dajcie mi to pominąć, no goddammit, dziękuję. Przyjąłem, jestem gotowy. Dobra, czy ja na przykład będę biegł, to zwrócę na siebie uwagę ludzi? Zanim pojawi się platforma Kanagosa. Dobra, z tego co widzę, to przynajmniej biegać mogę, więc wydaje mi się, że nie będzie tak źle. Ale no dobra, tego się nie spodziewałem. Muszę bardziej zacząć się rozglądać dookoła. Bo absolutnie nie brałem pod uwagi, że kurna strzeli mi bomba pod nogą. Obserwuję tłum i nie zwraca uwagi na tyły. Okej, zajdę go. Co my tutaj mamy? Uważam, że nie zasługuję na nic. Dobra, nie to, za każdym razem mylę przyciski. Słyszał pan, gdzie walczył podczas wojny. Goddammit, zróbmy tak. Właśnie. Co mi to w sumie da? Nie wiem, o Jezus Maria. Dobra, 1C55... 7A. Po co to zrobiłem? Nie wiem, ale to zawsze będą jakieś rzeczy. Dobra, hold up. Wbijmy się tutaj. A, dobra, już widzę, co mnie wysadziło. To cholerstwo mi dało popalić. Ujawnienie, zdalna dezaktywacja, to poproszę. 50 lat temu. Okej, okay, gościu nie patrzy na mnie, więc... Stoiska z balonami, zajmijcie się. Tchórzliwy akt. Cyk! I... obezwładni. Takemura, ściągnąłem tego bliższego. Teraz wskocz na balkon obok zielonego neonu i wejdź do winy. U góry jest kładka na drugą stronę ulicy. Okej, okay, dobra. Wydaje mi się, że może być łatwiej powiedzieć, trudniej zrobić. Ale zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Także windą w... Mam coś ważnego. To Oda. Rozmawia z kimś na łączach. Chyba źle pojechałem. Podpinam cię, posłuchamy razem. Powtarzam, zabezpieczenia nie spełniają żadnych standardów. Hanako samych w ogóle nie powinno tu być. Kwestionujesz rozkazy Yorinobu? Rób, co ciebie należy. Przyjąłem. A może dobrze pojechałem? Tak jak przewidywaliśmy. Oda jest tutaj. Dam ci znać, jeśli wypłynie coś więcej. Trzymam za słowo. Absolutnie nie zwróciłem uwagi, czy ja dobrze pojechałem, czy źle. Pierdolony Adam Smasher. Facet, który cię zabił. Facet? To nawet nie jest jebany człowiek. Ale wiesz co? Bardzo dobrze, że tu jest. Bardzo dobrze? Skoro już obudziłem się w świecie bez Saburo Arasaki, Smasher musi mi wystarczyć. Tobie? Ty niczym nie ryzykujesz. Słuszna uwaga. Bo to ty pociągniesz za ten cholerny spust. Trochę mi się nie widzi walka z nim, ale mam wrażenie, że nie będę miał za bardzo wyboru. Do części technicznej. Stamtąd przebijesz wyżej. Stary, mam wrażenie, że kierujesz mnie w taką drogą, którą mogę się zabić im raz. A troszeczkę mi to nie na drodze. Jesteś pewien, że Takemura nie chce cię zabić? Dobre pytanie, zaczyna się nad tym sam zastanawiać. Prawie spadłeś! Nie zwracaj na siebie uwagi. Nie zwracaj na siebie uwagi. Łatwiej powiedzieć, trudniej zrobić. Okej, okay, dobra. Kurna, dostań się do snajpera taką drogą, niezauważony. No łatwiej powiedzieć, naprawdę trudniej zrobić. To się po prostu prosi o to, żebym został zauważony i odstrzelony. Musisz się jakoś opuścić na dół, tylko ostrożnie. Właśnie tak. Nie za szybko. Nie chcemy cię szukać na dole. Ups. Dobra, hold up. Czy ja mogę go... Czy ja mogę tego drona jakoś odłączyć? Dno. Muszę być bardziej ostrożny, jeśli chodzi o te drony, bo mogą mi naprawdę mocno napsuć krwi. A jak mówię, że muszę być ostrożny, to jestem na 100% pewien, że za chwilę się sam w nie wdupię. Mogę go zdezaktywować? Nie, ale mogę mu zrobić restart optyki. Okej, okay, dobra. To jest coś, na czym mogę pracować. A przynajmniej na chwilę obecną.
gdzie jest ten cholerny snajper? Goddammit, jak daleko muszę zejść, żeby go dorwać? Nie brałem pod uwagę, że on się skitra gdzieś tak daleko. A jednak... Halo, panie snajper! Widzę ponad dechem. Potężniejszą, trwalszą niż... Okej. Okay. Niedawno mój ojciec padł ofiarą równie tchórzliwej zbrodni. Zbrodni wymierzonej... Tak, potwornej zbrodni został zabity przez własnego syna. No, kto by pomyślał? Arasaka Corporation wychodzi z tego doświadczenia mocniejsze, a Night City jest tego naocznym... Jeszcze parę metrów i snajper jest dwóch. Słuchajcie. Okej, okay, no... Tylko gościu tak trochę chodzi nieprzyjemnie, więc... Jak to się dokładnie potoczy, nie mam zielonego pojęcia. To się może za chwilę tak źle skończyć, że bardziej się nie da. Dobra, szybki odstrzał, dziękuję, dobranoc. Poszło całkiem nieźle, poszło całkiem sprawnie, bym wręcz powiedział. Pytanie brzmi, jak pójdzie to dalej? Ups, dobra, to za chwilę mogło się dla mnie nieprzyjemnie skończyć. Dobra, zdalne rozbrojenie. Jak dobrze, że to zauważyłem w ostatniej chwili, bo mi to znowu by dupnęło po prostu w twarz. Przyjąłem wysokie gniazdo, już sprawdzam obrzyd. Terem. A to jest dopiero snajper, tam był chyba jakiś po prostu zwykły policjant. Cel zdjęty. Coś, co chciałem usłyszeć. Dobra, kolejna bombka do odstrzału. I prowadzące na klatkę schodową. To najszybsza droga do następnego snajpera. Wysoko się zażył. W kontakcie. No mam tylko nadzieję, że to nie będzie więcej bomb zdalnie sterowanych. Nie. Otwieram ognie! Komunikator. Dobra, sorry, nie taki był plan. Automatyczny zapis poproszę. Jakie cudowne nie zauważył, jak miał jeszcze połowę zauważenia mnie. I zdążyłem się schować, więc nie powinien był mnie widzieć. No cóż, dobra, troszeczkę poszło nie po mojej myśli. Nie tak to miało wyglądać. Co chciałem usłyszeć. No ale cóż. Przynajmniej jestem w takiej sytuacji, że nie bardzo muszę się teraz przejmować resetowaniem gry. Na końcu powiem. Aż tak bardzo teraz to nie boli. Drzwi prowadzące na klatkę. To najszybsza droga do następnego snajpera. Wysoko się zażył. W kontakcie. Dobra, snajper snajperem, ale dałoby się tego kolesia odstrzelić najpierw. Najlepiej zrobić mu restart optyki. I jakoś go ewentualnie zajść. Woda, posłuchaj. Komunikator naruszenia bezpieczeństwa. Trzeba ją wtedy ewakuować natychmiast. Arasaka potrafi ochronić swoich przywódców. Zapytaj swojego szefa, co jest dla niego ważniejsze. Wizerunek czy życie siostry? Sytuacja jest pod kontrolą. Bez odbioru. Dobra, kolejny... Chyba się połapali, musimy się śpieszyć. No słuchaj, musimy się śpieszyć. Łatwiej powiedzieć, trudniej zrobić, wiesz? Bo to wcale nie tak, że to ja muszę się tutaj manewrować między policjantami i snajperami i ewentualnie uważać, żeby nie wejść przypadkiem w jakąś minę, która mi za chwilę wysadzi połowę ciała. Także naprawdę, śpieszyć się to nie jest do końca coś, co jestem w stanie w chwili obecnej mam możliwość zrobić. Stamtąd przebijesz wyżej. A jeśli się nie uda, możesz przejść po tej kładce na prawo. Tylko uważaj na silniki platform. Trzymaj głowę nisko, bo cię usmażą. No dzięki, naprawdę. Pomocne informacje mi dajesz. Tylko czy ja mogę to przeskoczyć? Dobra, jakoś poszło. Czy ten snajper mnie nie widzi? Wygląda na to, że mnie nie widzi, okej. Możesz spróbować się wspiąć po tych rurach. Wyglądają na wytrzymałe. Najpierw to ja się muszę jakoś dostać na górę, także weź mnie nie poganiaj, pozwól mi działać po swojemu. Ja tutaj widzę mapkę, więc jakkolwiek jakieś informacje, jak ma się poruszać, mam. Gorzej, że muszę uważać i dokładnie się rozglądać za jakimiś kolesiami, którzy mogą pilnować okolicy. Co naprawdę nie byłoby mi... zbyt wygodne. Robotnicy wezwali ochronę. Słuchaj, Takamura, naprawdę nie pomagasz. Robię co mogę, próbuję to zrobić w miarę spokojnie, w miarę po cichu, w miarę bezpiecznie, ale nie jest to naprawdę takie proste. Dobra, szybkie przemknięcie między nimi, nikt mnie nie zauważył, cudownie, wspaniale. Wręcz bym powiedział, że nawet perfekcyjnie. Obawiałem się przez chwilę, że się któryś nagle odwróci, dlatego wolałem żadnego nie atakować, tylko po prostu na szybko przesunąć się między nimi i jakoś mi się to na szczęście udało. Gorzej z tym kolesiem tutaj, bo ten za chwilę na mnie wlasa, właśnie ja wlas na niego, co by nie było w żaden sposób mi na rękę.
No dobra, kolejny odwalony. To mi się podoba. Jest dokładnie tak, jak chciałem to, żeby wyglądało. Dobra, nie tak chciałem, żeby to wyglądało. Chciałem troszeczkę bardziej na kozaka to zrobić, ale mi nie wyszło, niestety. No dobra, powoli się zbliżamy do snajpera. Prawdopodobnie będzie miał znowu jakieś zabezpieczenia typu właśnie mina. Także trzeba mieć wszystko dokładnie na oku i oczy dookoła głowy. A kiedy ja to mówię, to jak wiadomo, nie będę tego robił i za chwilę się zdekoncentruję, spojrzę w jakimś innym kierunku i dam się wysadzić. Patroluje strzelec. Okej. Hold up, czy tutaj jest jakaś mina? Nie wiem. Zróbmy tak. Zróbmy sobie szybki zapis. Się zawsze może przydać takowy. Ej! Tak coś czułem, że to się tak może skończyć. Jezus Maria, co mnie podkusiło, żeby tam nagle wbić i iść na YOLO? Słyszałem te miny, więc wiedziałem, że one za chwilę mogą w każdej chwili wziąć i walnąć. No ale i tak uznałem, że ej, może lepiej po prostu pójdę. Dobra, po pierwsze, to trzeba zdetonować. To by się również przydało zdetonować. I teraz wydaje mi się, powinienem być w stanie tutaj do niego podejść. Powinienem być w stanie go złapać i go wyeliminować. Dziękuję, dobranoc. Kłopocie. Widzę. Bardzo dobrze. Wciąż mamy tu jeden problem. To znaczy? Dane trenerka Arasaki przejęła kontrolę nad wszystkimi sieciami. Musisz się jej pozbyć, bo inaczej nie uda nam się przejąć platformy. Zaszyła się w nieukończonym apartamentowcu niedaleko gniazda drugiego snajpera. Okej, idę po nią. To co, ja mam się teraz wracać? No goddammit, ta Kamura, nie mogłeś jej namierzyć trochę wcześniej? Ja byłem bardziej po drodze. Dobra, zobaczmy, czy tutaj są jacyś kolesi, którzy mogą mnie zauważyć? Nie widzę, okej, dobra. To mogę tutaj, wydaje mi się, troszeczkę przyspieszyć. I pojechać na dół. A może powinienem był pojechać do góry? Nie, dobrze pojechałem, okej, dobra, nieważne, nie było tematu. Uuu, jaki smoczeł! Dzień dobry, panie smoku! Cholera, niedobrze. Znowu mnie strzela ten cholerny mikrochip. Nie podoba mi się to. Johnny, weź trochę się ogarnij i może mi w chwili obecnej nie przeszkadzać. To znaczy, zdaję sobie sprawę, że to trochę nie twoja wina, ale mógłbyś troszeczkę bardziej z nią współpracować. Zwróć uwagę. Wypnij ją z sieci. Cyk. Zrób sobie przerwę. Kurwa! Orzesz ty w mordę! Wiedziałem, że tak będzie! No cześć! Masz shotgun! Albo wiesz co? Ła! Wiesz, łatwiej powiedzieć, trudniej zrobić, naprawdę. Skipi, mój ty drogi przyjacielu, jest sprawa, potrzebuję twojego wsparcia tutaj. A właściwie wsparcia twojego... Twojego aima. No dobra, troszeczkę idzie to nie po mojej myśli. Dobra, wydaje mi się, że... Dobra, jak do niego podejść? W sensie, jak to zrobić w miarę sensownie? Bo ja tak muszę biegać dookoła, żeby mnie tutaj nie walnął. Więc troszeczkę jest to nie po mojej myśli wszystko. Wiesz co, to dokładnie to samo chciałem powiedzieć do ciebie, wiesz, więc... Byłbyś tak uprzejmy i się wykitował? Byłbym naprawdę wdzięczny. Au! Gościu, naprawdę nie pomagasz mi w tym wszystkim. Dobra, szybkie przeładowanie. Czego będę ostrzeliwał, to będzie mi to bardziej na rękę? Trudno powiedzieć. Dobra, gdzie on zwiał? Halo? Gościu! Słuchaj, nie baw się w speedstera, byłbym naprawdę wdzięczny. Mam speedsterów po dziurki w nosie. Najpierw speedsterzy w Dead Space'ie, teraz ty tutaj kurna robisz za jakiegoś flesza. Właściwie to bardziej pasujesz mi na reverse flesza, albo wręcz black flesza. Ale to nieważne. Ważne jest... Się własnego ucznia!
Troszeczkę mi tutaj zwiał. Uważaj, będzie teraz ładować kamuflaż. Ty patron, załamań światła. Załamań światła, no dzięki, naprawdę pomocnyś. Walę wszystkim, co mam, a gościu naprawdę troszeczkę, że tak powiem, całkowicie mnie olewa. Ale obrażenia dostaję całkiem niezłe. Chociaż mógłby dostawać lepsze, nie będę ukrywał. Au, au. Dobra, może się tak troszeczkę podładuje. Jezus Maria, co to było? Jak no miota i rzuca. Dobra, gościu, masz tutaj troszeczkę z większej ilości pukawki. Mam tylko nadzieję, że mi starczy amunicji na ciebie. Bo mogę mieć do tego mieszane uczucia. Ewentualnie mogę wziąć swoją drugą pukawkę i walić ci z naładowanego strzału. Co też jest, jakby nie patrzeć, jakąś opcją. Chyba już mogę starczyć. Nie zabijaj go, to był jego obowiązek. Nie zabijaj go, nie zabijaj go. No łatwiej powiedzieć, trudniej zrobić. Naprawdę, czy ja muszę go teraz jakoś obezwładnić? Dobra, hold up. Nie to. Zaraz to było pod altem, pod kontrolem. Kurna, nie pamiętam, gdzie było ustawienie broni. Ja chcę użyć tego. Chociaż mógłbym użyć pistoletu, czy pistoletu, mógłbym użyć tej strzelby, która powoduje rażenie prądem. To by nie był taki zły pomysł. Tylko najpierw go muszę namierzyć, a to troszeczkę mam z tym problem. A gościu sobie jeszcze życie ładuje, no co za menda jedna. No, Vi, czy ty możesz tam wskoczyć na górę? Okej, dobra, spoko. Cudownie. No, goddammit, Vi! Wiesz, to samo mogę powiedzieć do ciebie. Twój mistrz chciał, żebym cię nie zabijał, ale mam wrażenie, że chyba to oleje, wiesz? Bo troszeczkę sobie za bardzo folgujesz. Zwłaszcza, że jeszcze regenerujesz sobie życie. Kusi mnie, żeby cię odstrzelić tak raz, a porządnie. No już, masz. Au. Już. Psik. No kurna, gdzie jest pięść? Tu jest pięść, halo. No chodź tu. Kurna, i znów go zgubiłem. No po prostu mnie weźmie i zaraz. Chodź tu. Przestań uciekać. No chodź tu. No już. Pryć. Jak sytuacja? Ja... Udało mi się. Żyje, nic mu nie jest. Oda-san, nie żyje? Oddycha. Żyje, żyje, wyluzuj. Jeszcze. Chociaż... Proszę, oszczędź go. Teraz już ci nic nie powinno przeszkodzić. Kontynuujemy. Gościu, naprawdę nie masz pojęcia, ile się musiałem namęczyć, żeby go nie zabić. Znaczy, okej, no nie musiałem się jakoś wielce namęczyć, ponieważ to nie było jakoś wielce skomplikowane tak na dobrą sprawę. Gorzej było ze znajdywaniem go i kurna trafieniem go ten ostatni raz pięści. Okej, udało się. Jestem w systemie. Okej, a co się dzieje? No i co robi? Chyba chce do kogoś zadzwonić. Spróbuj podsłuchać. Tylko nie zapomnij wyłączyć systemu alarmowego. Wtedy wchodzę. Kienda to kiekok saretano. Oda to mu renaku ga torenai shi. Nani ka hen da wa. Paredo uchiushi sureba yowasa o rotei shita to omowareru. Yowasa? Dare no? Anata no? Ore tachi da. Watashi ga sanka shita no wa akumade mo otousama o tsuitou suru tame. Ayatsuri ningyo ni naru tame ja nai wa. Kono misemono de wa minna ni yakuwari ga aru. Michiko wa monko itte nai zo. Da ga omae ga yuu nara chuushi shite mo ii. 全部やめだ。お前の安全が第一だからな。兄さん、やり終えましょう。ありがとう、花子。せっかくの式典だ。やり終えなければ悔いが残る。竹村、 system zablokowany. Teraz albo nigdy. お父様。 Jak się wbił nagle. Ojrzysiu, toka, hanashi dake demo okiki kudasai. Saburo-sama wa... Chichi no koto o kuchi ni shinai de. Kore ga ore ni dekiru saigo no gohoushi nano desu.
三郎様の死について真実を明かすことが。花子様、無礼を働きたくありません。しかし、uciekaj, Vi! Okej. Okay. Kurwa, kurwa! Zastrzelił ją? Cokolwiek zrobił, teraz dopiero mamy przejebane. Wiedziałem, że nie można mu ufać. Miałeś go przecież trzymać na krótkiej smyczy. Lepiej stąd spierdalajmy. I to szybko. Tak, trzeba się stąd wynosić, ale wyniosę się w odcinku następnym. Tutaj zakończę. Mam nadzieję, że trochę taki cliffhanger, no ale cóż. Czasu mamy już 50 minut, a nie wiem, ile to jeszcze wszystko będzie trwało. Tak czy siak, mam nadzieję, że materiał się spodobał. Jeśli tak, będzie zostawić łapkę w górę, by o tym poinformować. Jeśli jeszcze tego nie robicie, seria Cyberpunka przypadła wam do gustu, zostawcie suba na kanale, aby nic nie ominęło. W komentarzu... Kurna! Naprawdę muszę ogarnąć, muszę się przyzwyczaić do tego. W komentarzach dajcie znać, co sądzicie o całej serii. A my co? Widzicie już wkrótce. Także do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się, na razie. Cześć!